Nie, to jest brzydkie, to nie wiem, czy to. To są dziewczyny. Pogrzeb wuja Wacka. Wujek Wacek był jedynym partyjniakiem w rodzinie. Traktowano go jak czarną owcę w tradycyjnie katolickiej wielkopolskiej familii, mając mu za złe, jak mawiała moja babcia, konwersję na bolszewizm. A wujo był najmłodszym bratem mojej babci, miłośniczki dawnych porządków i dziennikarzem. W latach powojennych rzadko spotykało się bezpartyjnych żurnalistów. Chcesz pracować w gazecie? Chcesz zrobić karierę jako publicysta? Partia ci w tym pomoże, tylko zasil nasze szeregi. Tak to w wielkim skrócie można podsumować. A zatem wujek, któremu marzyło się zostać drugim Egonem Erwinem Kiszem, wstąpił do partii, naraził się na rodzinny ostracyzm, ale postawił na swoim. Z tego co wiem, wielkiej kariery nie zrobił. Pracował w jakiejś związkowej gazecie, a potem, jak mawiają, po prostu wziął i umarł. I tu przechodzimy do sedna sprawy, do tak zwanej ostatniej drogi wuja Wacka. Ku zgorszeniu rodziny żona nieboszczyka zgodziła się na pogrzeb państwowy bez księdza. Było okazale, wieńce, ordery na poduszce, towarzysze, lokalni dziennikarze, trochę familii, a także jakiś człowiek w zbyt ciasnej marynarce udający kapłana. No i wdowa, cała na czarno, łącznie z woalką. Pierwszy raz widzę świeckiego księdza, szepnęła babcia do mojej matki i ciotki Janki. I krzyża nie ma, tylko ten dziwny patyk z płomieniem. Popatrz na wdowę, odparła Janka. Ciekawe, czy skoczy za trumną do dołka. Strasznie coś fuka pod tą czarną woalką nasza sycylijska żałobnica, dodała matka. Przestańcie, kretynki, w końcu to mój brat. Jaki by nie był, ale brat, pomódlmy się. Jednak nie było im to dane, ponieważ w tej samej chwili prowadzący pogrzeb mistrz ceremonii zapowiedział wystąpienie redakcyjnego kolegi zmarłego. A teraz przemówi redaktor Drost i przypomni sylwetkę naszego nieodżałowanego towarzysza. O Boże, powiedziała babcia. Posłuchajmy, mruknęła ciotka Janka. Miałaś brata partyjniaka, to teraz cierp. Matka tylko parsknęła z cicha. Przestańcie szydzić, wariatki, wyszemrała załamana babcia. Tymczasem towarzysz redaktor przetarł spocone czoło, chwilę pobujał się na flekach i wyjął z kieszeni pomiętą kartkę. Rozwinął ją, drżącymi rękoma założył okulary i zaczął. Przyjacielu nasz, towarzyszu redaktorze, odeszłeś. Tu poprawił bryle. Odeszłeś po latach wspólnych zmagań. Imperialiści upokorzeni przez ciebie w licznych artykułach z pewnością chcieliby świętować dzień twojej śmierci, ale dla nas... Tu redaktor Drost stracił równowagę i cofnął się gwałtownie o jakieś 2 lub 3 kroki. Mogłyśmy przyjechać później, wytwierdziła babcia. Ten człowiek jest pijany i strasznie go zarzuca. Ale, kontynuował Drost, ale dla nas będziesz bohaterem i zawsze... W tej samej chwili zawiał silny wiatr i wyrwał koledze redaktorowi kartkę z ręki. Pofrunęła nie wiadomo gdzie. Na twarzy redaktora pojawiło się dzikie przerażenie. Spojrzał na żałobników, na trumnę, na niby krzyż z płomieniem i jeszcze gdzieś w przestrzeń. Ponownie stracił równowagę, a kiedy wreszcie ją odzyskał, dokończył z niekłamanym triumfem. I zawsze, drogi Wacku, będziesz dla nas Wackiem. W kłopotliwej ciszy otulającej cmentarz rozległ się stłumiony chichot ciotki Janki i mojej mamy, a także babcinę. Chryste Panie. Tak oto zakończył się pogrzeb jedynego partyjniaka w mojej rodzinie. A to drugie? To zwilże ust korale i już. Gdzie to było? Anastazja. Anastazja. Tu trochę prawdy jest. Moja babcia była miłośniczką carskiej rodziny. Wychowała się w kulcie Mikołaja II i na wyrywki znała biografię wszystkich jego krewnych, a szczególnie dzieci. Babcina fascynacja rosyjską rodziną panującą zbliżona była nieco do obsesji napoleońskiej Rzeckiego z lalki. No cóż, mamy tu niewątpliwie pewne podobieństwo i w jednym i w drugim przypadku wszystko w końcu runęło. Babcia miała bardzo osobisty stosunek do familii imperatora i często z płaczem opowiadała mi o dramatycznych wydarzeniach, które rozegrały się w podziemiach domu kupca Ipatijewa w Jekaterynburgu. Od kiedy pamiętam, zachodziłem w głowę, dlaczego ta historia jest jej aż tak bliska. Dowiedziałem się, gdy nieco podrosłem i zrozumiałem, że mówienie głośno o pewnych sprawach w systemie, w którym przyszło mi żyć, może być czasem nieco kłopotliwe. Otóż okazało się, że stryj babki, Cyprian, był carskim ochroniarzem, a jej brat, Sasza, służył w pułku kadetów i zginął pod Tannenbergiem, czyli po naszemu na grunwaldzkich polach lub jak kto woli w okolicach Stembarka w roku 1914. Jeśli zaś chodzi o stryja Cyryla, po wojnie zamieszkał w Grodnie. Stamtąd w 1939 zabrali go Sowieci. Nikt nie wie, gdzie i kiedy został pochowany. No i jak zginął, bo zginąć musiał. W
Wróćmy jednak do babci i jej wspomnień. Opowiadała, że jako mała dziewczynka była w carskim siole w odwiedzinach u stryja Cypriana i że pozwolono jej się przez chwilę pobawić z dziećmi imperatora. To było chyba najcudowniejsze babcine wspomnienie. Nawet gdy po latach dopadła ją galopująca skleroza, wracała do tych chwil i mówiła o nich z uśmiechem. To także nie dawało mi nigdy spokoju, bo przecież Rosja do czasów rewolucji była krajem głęboko feudalnym. Skąd zatem taka mała myszka mogła bawić się z potomstwem człowieka rządzącego czwartą częścią globu ziemskiego? Pewnie tylko dzięki wujowi ochroniarzowi i jego koneksjom. Według babcinej relacji od dzieci cesarza teraz będzie jak wygląda zabawa. Oddzielał ją płot. Przez ten płot rozmawiała z nimi i wymieniała się zabawkami. Trwało to krótko i było bardzo zdawkowe, jednak zapadło jej na całe życie w pamięć, a szczególnie postać carewny Anastazji. Notabene nieco do babci podobnej, rzeczywiście podobnej. I będącej jej rówieśnicą. Ona była taka delikatna, mówiła babcia, i tak lubiła obcować z ludźmi. Pamiętam, że rozmawiałyśmy o ulubionych bohaterach naszych bajek. Kilka lat później dawny świat bezpowrotnie zginął. Upadła monarchia, a czerwoni wymordowali prawie całą przeszłość. Babcia jednak nigdy nie uwierzyła w śmierć Anastazji. Ponadto pojawiło się mnóstwo artykułów i publikacji mówiących o tym, że księżniczka przeżyła rewolucję i przez wiele lat objawiały się światu przeróżne pseudo-Anastazje. Były fałszywe i moja babka o tym doskonale wiedziała. Kiedy po wojnie osiadła na Dolnym Śląsku, trafiła do Jeleniej Góry. I ponoć tam, tak utrzymywała do końca życia, w kiosku ruchu spotkała wreszcie prawdziwą carewnę. Anastazja sprzedawała gazety, papierosy, prezerwatywy i wszystko to, co w kioskach bywało. Moja szalona babka nie wytrzymała i podzieliła się w końcu z kioskarką swoimi przypuszczeniami. W odpowiedzi ponoć usłyszała: Madam, proszę o tym nikomu nie mówić, bo bolszewicy tylko na to czekają. Wkrótce wyjeżdżam na zachód. Niech Bóg będzie z panią. Jeszcze powrócimy. Kioskarka zniknęła, pozostawiając babkę w przekonaniu, że rzeczywiście spotkała jedną z Romanowych, tę, którą w szczególny sposób uwielbiała. Kiedy babkę dopadła skleroza, nie pamiętała wydarzeń sprzed kilku minut i jedną odległą przeszłość. Carskie sioło, zabawy z dziećmi imperatora i, jak zawsze mawiała, rewolucję chamów. Miałem pewnie 16 lat i przyjechałem do babci z obiadem. Otwarła mi, ubrana na czarno i zapłakana. Na stole w dużym pokoju stała ikona, a przed nią zapalone wysmukłe świeczki. Sasza, ty żyjesz? Powiedziała babunia i rzuciłem się na szyję. Ta swołocz podniosła rękę na pomazańca Bożego. Nasz car nie żyje. Tu babka zaniosła się płaczem. Po kilku minutach uspokoiła się. Ale Anastazja ponoć uciekła. A jak tam na południu? Denikin nadal bije bolszewika? Bije ile sił, odparłem, chcąc uspokoić staruszkę. No to хорошо, spuentowała. Tak mniej więcej zaczęło się babcine szaleństwo. Po jakichś 2 tygodniach znajoma rodziców spotkała babkę na ulicy. Padał mokry śnieg. Babcia szła drukarską w kapciach i niosąc przed sobą ikonę śpiewała Boże, Ceria chrani. Krótko potem dostała zapalenia płuc i umarła. Konając w brochowskim szpitalu, spojrzała na mojego ojca i powiedziała: Wasze Wiliczystwo, carewna uratowana, mieszka w Paryżu. I wyzionęła ducha. To carewna w kiosku ruchu, to autor, ja po prostu wiem, że zdejdę, jak się o tym dowiedziałem. Nie? No, także otarła się o historię. Do czegoś musiała żyć. Nie dało się ukryć. To może będzie ten moment, żeby rozpocząć rozmowę. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Mamy autora. Pomęczmy go. Bardzo proszę. Proszę. Ja osobiście czytałem opowiadania, bo miałem okazję zapoznać się z książką, który zastanowił tam powtarzający się motyw szaleństwa. W wielu opowiadaniach